Witam Państwa bardzo serdecznie. Z tej strony oczywiście Mafia Solec. Witam Was w kolejnym vlogu. Dawno nic nie było, ale jak widzicie, pięknym składem tutaj jesteśmy. Jest Adaś, jest Marceli i jest Tarasisko. Nie ma z nami niestety Brączka, Kazik dojedzie, ale jest jeszcze dużo tutaj innych youtuberów. Agrokuzyni teraz właśnie operują Krzycha Case'em. Miejmy nadzieję, że wszystko będzie w porządku. Krzychu, jak jest? Tak jest, nie? Krzychu mówi nie, nie, tak nie jest. Powiem Wam tak, no poletko pokazy u Krzysia, niestety przez pandemię no nie możemy się tutaj wszyscy razem spotkać. No nie zdążyłby, no tutaj niestety są problemy, no dzisiaj pogoda, że tak powiem, dobrze, że był ten mróz od rana, bo jest teraz taka ciapa, że to jest po prostu szok, a ta kukurydza też naprawdę zeszła. Możemy mam, tak, dzisiaj już możemy i mówić. Zobacz, i mam buty tego. Tego, reboka, tego, ładnie. Już możemy mówić, bo tak, we vlogu dowiecie się dzisiaj na koniec vloga, kto wygrał konkurs. Także to sobie jeszcze na spokojnie wszystko dogramy. Teraz jak widzicie, no niestety takim sposobem musimy przyczep podnosić, bo wagi te najazdowe niestety nam się ślizgają i nie da rady zrobić. Pierwsza... Oczywiście zaproszamy do Masa Składu, żeby obejrzeć nasz teledysk wspólny. Tak, jak tu gdzieś będziecie widzieli w filmie, tutaj, który będzie kilka dni wcześniej pod muzykę. Właśnie chłopaków gdzieś tam udało mi się nagrać, później pójdziemy na pewno z nimi pogadać. Pierwsza przyczepa już pełna, powiem Wam szybko, to idzie, zostało nam raz, dwa, trzy, cztery. Cztery tylko poletka pokazowe, czyli połowa, że tak powiem, za nami. Idzie to dosyć szybko, wszystko miną kukurydzę. Krzychu, ty masz wykoszoną, nie? Tak, tak. To już jest, że tak powiem, końcówka tego wszystkiego. Jak widzicie, no fajnie, namiociki mamy przygotowane, żeby gdzieś tu się schronić. No minus 3 dzisiaj, więc tak dało nam troszeczkę popalić. No, no jak nie 9 nawet, bo powiem Wam, najgorsze to wiatr, bo jak jest ciepło i jest wiatr... dobrze, że w tym biegałem i się spociłem. Ogólnie tak, mamy mulcher z Talexu, w ogóle to jest piękna historia, bo Talex, firma Talex jest praktycznie, nie wiem, odbytowa z 15-20 km, także tutaj przyjechał właśnie ten sprzęcior, praktycznie stąd, gdzie ja przyjechałem, także no jak widać, góra z górą się nie zejdzie, a Talex z Mafią Solec zawsze. Damian przyjechał kosić, bo niestety Patryka kombaj uległ wczoraj awarii, także to w ogóle też kabaret, że tak powiem, jeśli chodzi o tutaj te poletka pokazowe, bo jak sami dobrze pamiętacie, my mieliśmy się już tutaj widzieć półtora miesiąca temu. Dzisiaj mamy, kurczę, ja sorry, że chodzę w rękawiczkach, ale uwierzcie, że statyw jest taki zimny, że ja dzisiaj nie dawałem rady. Mamy dzisiaj 21 listopada, więc to jest naprawdę półtora miesiąca chyba od tamtego roku, jeśli chodzi o żniwa i pokazy u Krzysia. Wszystkie będziecie mieli chyba pokazane, jak się nie mylę, oznaczenia i jak wygląda kukurydza w poprzednim właśnie filmiku na koniec. Tutaj zostały mi już tylko 4 poletka. No ale dokańczając, kombajn właśnie uległ awarii. Mówię, nie dość, że ta pandemia, kukurydza nie chciała schnąć długi czas, bo naprawdę tutaj jakieś 2-3 tygodnie temu jeszcze ona miała 40 wilgotności, dzisiaj to 20, nawet 5-6 się chyba trafiło. Także naprawdę super, super sprawa. No to jeszcze właśnie ten kombajn i to naprawdę szybka akcja, bo stało się to późnym wieczorem, gdy już praktycznie wszyscy zjechali się do hotelu. Patryk właśnie powiedział, że kombajn niestety ulega awarii i nie zdążą go chyba dzisiaj naprawić. Prawdopodobnie Patryka nie ma, ponieważ naprawia kombajn, miał być, gdy nie będzie naprawiał, także no niestety go nie ma tutaj z nami. Bardzo serdecznie pozdrawiamy. Jak widzicie, no dużo kukurydzy już się wyłożyło przez wiatr, bo to też najgorsze, bo nie, jak jest, to już mówiłem, to już nieważne też jest. Także tak to wygląda. Poletka w innym miejscu niż w tamtym roku, za rok. Miejmy nadzieję, że wszyscy cali i zdrowi będziemy się widzieć w tym samym miejscu, gdzie były targi rok temu, bo koło właśnie Krzysia domu będziemy chcieli znów zrobić, bo tam naprawdę mega fajnie pasowało. W tym roku tam była pszenica Wronkowskiego, która naprawdę bardzo pięknie posypała, więc w tym roku można było tam, będziemy tam siać. Zobaczyć, jaka wilgoć tam. Aha, dobra, dobra. To ty nie podlewaj za mocno, bo będzie tak to ten, za dużo, za mokro, będzie masa. O, masa skład, tam jest cała ekipa. Nagrywają właśnie do teledysku, także bardzo serdecznie zapraszamy. Miejmy nadzieję, że uda nam się gdzieś tam później z chłopakami coś nagrać. Nasza ścianka z tamtego roku, w dobrym dość miejscu. Ja już powiem Wam, trochę materiału połapałem, ale z racji tego, że kurczę, jest mrozica, strusica, niedźwiedzica, to pierwszy aparat padł w ciągu 10 minut. Na całe szczęście mieliśmy drugi i ten drugi no jakoś się trzyma, bo już też trochę ten mróz zelżał, bo jak rano przyjechaliśmy, to tu było biało, więc będziecie na pewno widzieć na kamerze, jak to wcześniej
wyglądało. Witamy bardzo serdecznie. Zimno, co? Może jakie ognisko by napolił? Słucham? Kolbę! Kukurydza gotowana, kolba będzie po kolana. Nawet Messi na boisku trzyma moją kolbę w pysku. A to? Kto to jest? Kobe? Nie, nie, nie. O, Jordan. Nawet Jordan na boisku trzyma moją kolbę w pysku. Tutaj na palcu trzyma kolbę. Tutaj też, mam cały coś wapony. Ale by zak... A to jest moja odmiana, co nie? Hulk. O, taki... Obelix. Jak nie zrobię swoją odmianę kukurydzy, to Obelix. To będzie dobre. Masno kukurydza. To by było w sam raz. Lecimy chyba, nie? Dur. Lecimy dur, wdupiamy kukurydza. Mota, by tu ciepło? O, mota ciepło. A można wejść na kolano? Tak o ta robota, kurde, jedna waga nie chce w ogóle odpalić. Ciekawe, co to będzie z tego. Jak nie, to wiaderka i będziemy sami ważyć. Rozbierać? Mój Jezu, waga będzie taka sama rozebrana stała. Ja bym się nie rozbirał na jej miejscu, nie? No i se pojeździliś, tak. Nie ma jeżdżenia. Tak to jest, przyjechali im, żeby pojeździć i nie dadzą, no. Na razie musimy poczekać. Opowiem wam szczerze, Krzysiu jechał z jedną przyczepą, to już tak naprawdę ta przednia wierzchnia warstwa puściła i jak sami tutaj widzicie, z pustą przyczepą, no będzie ciekawie później na pewno na koniec, bo to jeszcze nam tutaj trochę to rozmarznie. Ale jest przekichane, no w ten... No. Z tamtą przyczepą Krzysia poszło nam szybko, ale tutaj kurczę jest no nieciekawie dzisiaj z tymi wagami. Niestety, no innego sposobu nie mamy, żeby to jakoś w miarę wszystko odważać, bo wiecie, każdą odmianę sypiemy i tarujemy to wszystko, więc tutaj mamy to odmierzone. Patrz, taki mulcer. Możecie go kojarzyć, bo i właśnie Perkins też go miał. Ej, chłopaki, wy też go mieliście, nie? Mieliśmy mieć. A, mieliście, a to my wzięli, dlatego nie ma. Nie, bo jak ja dzwoniłem, żeby przyjechało do mnie, to u Perkinsa akurat. No to tak, wiem, i on się później chyba rozwalił. Tak? Łożysko tu poszło, no on dzisiaj dlatego dopiero przyjechał, bo łożysko było wymieniane. Co ty go? No, no dlatego też tak właśnie. O, to nowe, to... Ale robotkę robi fajną. Słucham? No wiuśkie buty. No buty tego kupiłem na imprezę tego i kurde, no do wywalenia tego buty są, no co zrobić. Powiem wam, no naprawdę Krzychu ostatnio tutaj jedną kukurydzę kosił, tak ją dziki polubiły i tak ją potratowały, że praktycznie większość to wszystko poszło w ziemię. To Krzysiek 1,5 hektara orał prawie 2 dni. No bo musieli widłami chodzić i to rozgarniać, bo nie dało się po prostu tego przeorać. Także no tutaj ten mulcher myślę, że naprawdę powinien się fajnie spisać. Także zobaczymy. Firma z naszych okolic, także będziemy może coś działać więcej. O, pięknie. Leopard. Łe panie, u ciebie tu ciepło. Tak to jo. Staram się. Ostatni nam został do wykoszenia. No przyczep tak, że powiem, wyliczone. Mała wtopa nam się na koniec przytrafiła. Ale w tym roku to nieuniknione. Niestety te zbiory kukurydzy w tym roku, no można powiedzieć, że ciężka sprawa. Nie dość, że kukurydzę późno, to mokro, ludzie topią. A jak w tym roku? Dużo już pokosiłeś kukurydzy? No, ponad 300. O kurczę, to jest to ładnie. Jak się spisuje? Zadowolony? Zadowolony. To już jest drugi rok? Drugi sezon. Mamy ścięte ponad 1200 hektarów. My nagrywaliśmy vloga. Pamiętacie na pewno vloga Krzysia, jak champagne był tu rozbijany pięknie. My też żeśmy raz w nocy chyba nagrywali, jak dobrze pamiętam. Coś było, raz takie szybkie żniwa, że tak powiem. Bizon aż wtedy się zawił. To były ciekawe akurat żniwa. No niestety, no, czas pandemii, no musieliśmy tak te pokazy zorganizować, żeby jakoś poszło. Tutaj całe szczęście, że się udało w ogóle wyżniwować. Mówię, no to awaria kombajnu. Ale tutaj na całe szczęście, no Damian nas poratował. Jakoś się udało. Cisnąłem grafik napięty. Chłopaki tam mulczują cały czas praktycznie. Mamy dzisiaj wszystko pięknie, ładnie skończone. Na razie wam nie zdradzam, co i jak posypało. Wyjdziemy sobie później, na koniec. To sobie wszystko podliczymy. Ja już mniej więcej wiem, bo słyszałem. Łobiło się o uszy, kartka powścichodziła, która kukurydza tu najlepiej sypnęła. Także tutaj na koniec ten konkurs sobie rozstrzygniemy. O, powiem ci, przystawka też ciężka, co? Jakieś obciążniki dodawałeś? Naliśmy, wiesz co, płynów odchodnich, no.
wchodzącego koła tylne, to wszystko. A no to Patryk, wiem, że też coś robi i chyba jakieś obciążniki zakładał, jego też jest dowalona ta przystawka. Więc tutaj... No bardzo ciężka jest, bo waży prawie 3 tony przystawka, bez paru kilogramów. To jest jednak. Teraz słyszałem właśnie, że chłopaki właśnie z Łowicza od kukurydzy na kiszonkę też pozakładali sobie jakieś przystawki i normalnie tak jak CCMA się robi praktycznie, tylko że wiadomo, z tą osadką całą się im to trafia. No niestety, jak widzicie, są takie place w tej kukurydzy, to i tak ta odmiara w miarę się trzyma. Jedną tu tak wypięły dziki. O, tutaj też będziecie mieli teraz taki placyk, że praktycznie no nic nie zostało. No niestety, czym późniejsze zbiory kukurydzy, z tym się tak to niestety wiąże. Wtopiłeś gdzieś w tym roku kombajn? No, ostatnio mieliśmy kawałek 3 hektary, 10 razy. 10 razy, dwa ciągniki, 440 koni, dwójka marka, no i mój jeleń, 120 koni. O kurde. No, Kuba na Solcu też, kolega właśnie ciął to. No tam jest ciężkie, 2 lata temu to tak ze 2 hektary zostały na tym polu, praktycznie nieruszone, bo nie dało się, co chwilę wtopa. No u Patryka też się wtopił, go ciągnęli z tyłu, to mu całe szczęście no nie rozerwali kombajnu, tylko wyrwali tylny wolec. Ale też się zdarza, że i... Bardzo specyficzny jest na robie. No. Dla nas, jako osoby, które świadczą usługi koszenia, no to jednak te maszyny dostają pod tym, dostają. Nieźle. Dają poluk z zeszłego roku biegnego. Tak, w tamtym roku, no ja mówię, 1,5 miesiąca temu to wszystko już było, tak, nie? Tak. A w tym roku naprawdę. Ja pamiętam, no ale to kupę lat do tyłu, 6, może nawet 7, kukurydze do stycznia czekały. Niektórzy już później nawet nie wjeżdżali, bo zwierzyna tak wytukła, bo gdzie jak gdzieś tylko takie oddzielne pole zostało, to cała zwierzyna z okolicy przychodziła i praktycznie, no, zoo można było tam otworzyć. Ostatnio rozmawiałem z Patrykiem, to się śmiałem, że się spotkamy gdzieś na miedzy w grudniu i się podzielimy opłatkiem. No tak może być, tu wcale nie ma co się śmiać akurat. Ja jechałem sobie autostradą tutaj, no to tak gdzieś wysokość Toruń, Bydgoszcz, pola naprawdę tak pozalewane. Ludzie widać chcieli jakieś tam opryski i jakieś tam nawozy jeszcze przed zimą rzucić, no to tak widać, że tylko dojechali do pewnego momentu i odpuszczamy, bo nie ma też co pola ryć. Jest mokro, aż za. No a wcale się lepiej nie zapowiada. Powiem ci, tutaj trochę poratował, myślę, że ten przymrozek ostatnie 2 dni, bo jednak też ta kukurydza troszeczkę wyschła, jednak straciła tej wody przez ten przymrozek. Bo jakby nie patrzy, no jeszcze kilkanaście dni temu niektóra miała po 40 wilgotności nawet. To jest jak na okres listopada naprawdę dużo. O. Możesz ty mój... Chociaż ciepło, nie? Jo, przebiegłem się, teraz już na końcówkę się przebiegłem. To dajcie spokój, już nie te lata, nie? Ale to też przez tą pandemię, przez to wszystko człowiek zasiedziany. Kiedyś wcześniej, no, na jakąś imprezę gdzieś można było wyjechać, coś porobić, a teraz, no niestety, trzeba siedzieć w domu. O, takie czasy, no. No, tu jedynie rolnik nie odczuje jakoś bardzo tego, bo praktycznie i tak pracuje. Nie, jak chcesz jeszcze w tym roku trochę kukurydzy pokosić, to lepiej nie. Ja jeszcze sobie ponagrywam trochę, bo naprawdę tego materiału nie ukrywam, ale to jedno z mniejszych nagrywań, jakie w ogóle kiedykolwiek miałem. No wiadomo, najmniejsze moje nagrywanie to było 20 arów zbieranie kamieni. Fakt, że na 3 kamery żeśmy nagrywali i mieliśmy, nie wiem, może 10 minut na nagranie filmu, a film wyszedł chyba 2,5-minutowy, więc nie było źle. To było chyba najmniejsze pole, ale tak jak dzisiaj mamy tutaj, nie wiem, około 2,5 hektara chyba? Nie, tak, że... mam ścięte 1,70 hektara. Aha. Na zegarku. No. Także 2 hektary nie będzie nawet. No, także no naprawdę szybka akcja, jeszcze tutaj musiałem gdzieś ten konkurs dla was dograć, tu to mulczowanie złapać, fakt, że teraz jeszcze będę mógł się bardziej na tym skupić, ale naprawdę no dużego pola do popisu, że tak powiem, do nagrywania nie miałem, tym bardziej, że no mówię, nabiegać się po tamtym samo błoto i się człowiek tak ślizga, że siok. No ale powiem ci, dopierdzielasz, nie? A ja wiem, normalnie jeżdżę. O! Zależy, kto ile może wykorzystać swój kombajn, nie? Zobacz, 103%. 101. Ponad normę robimy. Ponad normę. To jak tak, to jest dobrze. Elegancko tego kosimy sobie, proszę ja was bardzo.
pięknie zakopana przyczepa, że na drugim obrazku coś to chyba im nie wyszło. A nie, bo to jest jakaś do innej odmiany chyba, co? Właśnie ciekawe jak to jest. Masz to kosić całe? Co? No nie wiem, to był Hulk. No ale... i teraz jestem? Teraz dobre pytanie. Nikogo nie ma, żeby ktoś nam tutaj... Czekaj, wiesz co, ja zadzwonię do Krzyka. Odpowiedział. A, no właśnie, no właśnie o to nam chodziło, bo mówię, czy tu jest więcej, czy co? No. Dobra, okej, dobra. Tam już jest inna odmiana, to już jest bez ważenia odmiana, która była po prostu za... siana sobie od miedzy. Teraz od razu ten, cofniesz i wyciągniemy go. Myślę, że wystarczy, że go to trochę mu pomożesz i on już wyjdzie. Dobra, to ja lecę wtedy się ustawić. Dobra. Dziękuję bardzo za gościnę, miło było. Okej. Wybacz też rękawiczki, ale no niestety taka zimnica dzisiaj, że statyw trzymać to daj ta spokój. No zsiadła przyczepa. Miejmy nadzieję, że trochę wystarczy, że go szarpnie, mu pomoże i już tam dalej sobie on pójdzie. Ue! Kurna, gdzie odlegancko tu byśmy jebnęli. Elegancio. Zakłady dobre, szkoda, że nie można było obstawiać. Kurz na klasa był 8,20 z hektara. Dzień dobry. Cześć. Dwie bułki poproszę i orężadę. Nie mam. Orężadę to weź dwie. Można w dzisiejszym menu mamy tylko tani browar i tani płatność w naturze czy gotówką? Dwa razy. No i chłopaki, która kukurydza wygrała? Proszę bardzo. Już zaraz zobaczymy, który wygrał taczkę gruzu. Żeby nie było... Trzecia, czyli? 300. 300, bądź 300. Ty? I drugi koleżanko. To widzę, nie masz swojego zdania. Jak ja nie wiem, o co mu chodzi. A to wygrał i co wygrał? Czekaj, zobacz jakie były nazwy. Tam leżą. Ty, każdy jak sobie bierze i stanie przy swojej. Chodź ta. Zobaczymy, jo, i zobaczymy, który wygrał. Która wygrała? Chłopaki, Krzychu, idź, a ty nie wiesz, która wygrała. Czy ty nie mów, to idź. Dobra, dziecho, nie, no idź wybierz. Ja wiem, idź wybierz, którą byś chciał, że wygrała. Ja was nagrą do internetu wstawię. Proszę bardzo, patrzcie. Ej, bo tu jeszcze parę zostało. Kazik, bierz ta. Tu jeszcze parę zostało. Cicho, tak, nie, jo, chcę, który wygra. Zobaczymy, kto lepiej obstawił u nas. Przecież on dobrze wie, która wygrała. Cicho. Kto wie? Ja wiem. A kto wygrał? No i proszę bardzo. We are the champions. Chciałam powiedzieć? Tak, poprosimy o głos. Ale na mokro czy na sucho? Dobra, teraz... Pytanie. No właśnie. Który... Na mokro? Na mokro? 300B. Wiedziałem! Ale na sucho 23M. No i jaką... Ale wilgotnością też. Ale wilgotnością 29. A, proszę bardzo. Ej, po prostu są tak dobre odmiany, że wszyscy żeście wygrali. No. Ale niestety nagród nie przewidujemy, także no... Ej, nagrodę... Może. Puści z dłoni prezesa Andrzeja. O! Nagrodę możecie nam postawić obiad. No i wiemy wszyscy. Ja nie brałem udziału w konkursie, bo nie miałem czasu. Na obiad konwa gotowana. Ty, ale żartami. 23 na tym Uchaskiego na. Ja chciałem jeszcze dodać. Tam była piątka i szóstka Z. 10 ton z hektara oddało. No, w tym roku. Kasper, ja jeszcze chciałem jedną rzecz dodać. Przegrany po obiedzie sprząta. Ja nie zmywam. Ja mogę poznosić talerze.
Słucham? Ty to nagrywałeś? Tak. A jak? A jak? Ja widzę, że to ma schowane, ja mówię, no. Nie nagrywa. A to pod przykrywką było takie. Przekitrałem to jakoś. Ale mnie załatwił. To było piękne. To było piękne. To bardzo dobrze. Teraz prawa autorskie. Twarz zamazę. Ja głos mutuję. Witam państwa bardzo serdecznie. Tutaj księżna Diana jadła kiedyś samowego. Z kukurydzą. Z kukurydzą. Piękna. Mokra. Kukurydza. Właśnie jesteśmy po zbiorach kukurydzy u Krzysztofa. Już w tej chwili jesteśmy wam w stanie powiedzieć, która odmiana plonowała najlepiej. Plon podajemy na sucho, suche ziarno. Na pierwszym miejscu mamy odmianę MAS29T z ilością 10 ton 170 kg. Na drugim miejscu mamy MAS300B z ilością 9 ton 970 kg. I na trzecim miejscu mamy MAS23M z ilością 9 ton. Wszystko tak jak mówiłem w przeliczeniu na suche ziarno. Witam. Firma BioAgris też brała udział w doświadczeniach u pana Krzysztofa. Na polu kukurydzy w fazie 5-8 liści zastosowaliśmy preparat Blackjack w dawce 2 litry na hektar. Blackjack stymuluje wytwarzanie wzrost i ilość korzeni, przez co rośliny lepiej pobierają wodę wraz ze składnikami odżywczymi. Blackjack chroni też korzenie przed wpływem toksycznych substancji zawartych w glebie, takich jak sole, metale ciężkie oraz pozostałości po środkach ochrony roślin. Blackjack dzięki niskiemu pH 4,5 może być mieszany z większością preparatów dolistnych i środków ochrony roślin. W próbie porównawczej, gdy kukurydza osiągnęła wysokość 1,5 metra, widać, że po Blackjacku rośliny są większe, około 15 do 30 cm oraz kolor liści jest bardziej ciemnozielony, co będzie skutkować większym plonem masy kukurydzy. Także podsumowując ogólnie, no ciężki rok. Ale się udało. Jakoś to nam się udało zrobić mimo wszystkiego. Z nowymi przygodami dzisiaj, tak, ale... To już opowiadałem właśnie wszystko, ale się udało to zrobić. Także mamy po żniwach kukurydzianek i pozostało nam czekać tylko na nowy, lepszy rok. Jak to będzie nas za rok wyglądało, bo miejmy nadzieję, że już za rok spotkamy się tutaj wszyscy razem. Tak jak to miało miejsce rok temu. Także my wam bardzo serdecznie dziękujemy. Gratulujemy wygranym i... Do kolejnego vloga. Na razie, trzymajcie się. Pozdrawiam. Cześć. Wszystkich. Cześć.